Mam inne zdanie. Kaczyński o decyzji sądów w sprawie Kujdy. Mam inne zdanie. Kaczyński komentuje orzeczenie sądów w sprawie Kujdy. Miałem okazję zapoznać się z materiałami w sprawie Kazimierza Kujdy. Mam tutaj inne zdanie, podkreślał na konferencji prasowej we wtorek prezes PiS Jarosław Kaczyński. Sąd okręgowy w Warszawie orzekł we wtorek że eksperty w resorcie Jacka Sasina i były współpracownik Kaczyńskiego złożył nieprawdziwe oświadczenie lustracyjne. Wicepremier Jarosław Kaczyński był pytany przez dziennikarzy o decyzję Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie Kazimierza Kujdy. Sąd orzekł we wtorek, że ekspert w Ministerstwie Aktywów Państwowych złożył nieprawdziwe oświadczenie lustracyjne. Miałem okazję zapoznać się z tymi materiałami. Mam tutaj inne zdanie. Odpowiedział prezes PiS. Jak pan z całą pewnością wie, orzecznictwo sądów w Polsce jest przeze mnie od wielu lat jednoznacznie krytykowane, dodał Jarosław Kaczyński. Kazimierz Kuida zaprzecza współpracy z SB o Kazimierzu Kujdzie zrobiło się głośno w 2019 rok. Rzeczpospolita, podawała, wówczas że Cuida widnieje w jednym już inwentarzu IPM jako tajny współpracownik o pseudonimie Ryszard, który współpracę miał rozpocząć w 1979 roku. W Siedlcach. Po tych doniesieniach Cuida oświadczył, że nigdy nie podjął współpracy z SB, która doprowadziłaby do czyjejś krzywdy. Przyznał, że mógł podpisać jakieś dokumenty, ubiegając się o wyjazd za granicę. W lutym 2021 roku biuro lustracyjne IPN podało, że Kujda złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne. Z ustaleń IPN wynikało, że Kujda 21 grudnia 1979 roku w Warszawie na piśmie Złożył oświadczenie dotyczące nawiązania dialogu ze służbą bezpieczeństwa, a wcześniej Izby przygotowała wniosek o zatwierdzenie pozyskania Kujdy jako TWO o pseudonimie Ryszard. Dokumenty znalazły się w teczce personalnej Kazimierza Kujdy, przypomina RZ. Wyrok warszawskiego sądu z wtorku oznacza, że Kujda nie będzie mógł ubiegać się o mandat w wyborach przez 10 lat. Kim jest Kazimierz Kujda? Współpracował z Kaczyńskim Kazimierz Kuida był w przeszłości bliskim współpracownikiem Jarosława Kaczyńskiego. Pełnił funkcję prezesa spółki Srebrne w latach 1995-1998 oraz 2008-2015. Następnie do 2019 rok był prezesem Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wcześniej pełnił te funkcje również w latach 2000-2002 oraz 2006-2008. Od marca do końca maja był ekspertem w Ministerstwie Klimatu do Środowiska. Aktualnie jest członkiem Rady Doradców w Ministerstwie Aktywów Państwowych.